między energią i materią istnieje bardzo określony związek. Energia może prezentować się w bardzo różnych postaciach. Ze szkoły pamiętamy, że mamy energię potencjalną związaną z położeniem, mamy energię kinetyczną związaną z ruchem, mamy energię elektryczną, mamy energię cieplną, mamy energię jądrową i wreszcie mamy energię związaną z masą. Pamiętamy wszyscy słynny wzór Einsteina, że E równa się mc kwadrat i to jest właśnie energia, która jest zawarta w masie. Wiemy też o tym, że mamy energię promienistą. Mówimy o energii pola elektrycznego. W związku z tym, to co było wtedy, nie definiowałbym, że to była już materia. To była energia, która może być materią. Zanim odpowiedziałbym na to pytanie, chciałbym zwrócić uwagę, że od momentu, który nazywamy wielkim wybuchem, czyli tym momentem zero, kiedy z nicości powstał wszechświat, z nicości oczywiście rozumianej w ten sposób, że w momencie wielkiego wybuchu wszystko było skupione w pewnej osobliwości, której opisać nie potrafimy, bo musielibyśmy mieć teorię, która jest w trakcie tworzenia, którą nazwałbym kwantową teorią grawitacji. W tej chwili teoria superstrun pretenduje do takiego miana, ale materia jako taka i kwarki powstały później, bowiem jeżeli popatrzylibyśmy na historię i ewolucję Wszechświata, to wielki wybuch był, powiedzmy sobie, w tym miejscu. Potem był proces, który nazywamy inflacją, czyli gwałtowna ekspansja Wszechświata pokazana o tutaj. I dopiero po tej inflacji nastąpił ten proces, w którym narodziły się cząstki, narodziły się kwarki. Nie narodziły się jeszcze protony i neutrony. To był ten najciekawszy, powiedziałbym, obszar, kiedy z tej właśnie osobliwości po ekspansji do rozmiarów kosmicznych pojawiła się materia. Teraz już wiemy, że materia tworzy się poprzez oddziaływanie z polem Higgsa. Za to odkrycie była przyznana Nagroda Nobla komuś osobie, która postulowała prawie pół wieku temu istnienie takiego pola, mianowicie Peterowi Higgsowi. Te cząstki, które tworzą się, to właśnie były kwarki. Jakie ładunki mają kwarki? Kwarki mają ładunki ułamkowe. Mamy dwa rodzaje ładunków kwarków. Kwarki jednego rodzaju mają ładunek plus 2/3 ładunku elementarnego, a inne mają ładunek minus 1/3. I dopiero z tych kwarków tworzone są cząstki, które nazywamy hadronami, z których tworzone są protony i neutrony. Także nie możemy mówić o ładunku takim, jaki obserwujemy, bo istnieją też ładunki mniejsze. Powstaje pytanie, czy je możemy zaobserwować. No ale to już jest inna sprawa, o której moglibyśmy spokojnie porozmawiać więcej. I jeśli chodzi o ładunki kwarków, które mają wartości ułamkowe. Otóż tą pierwotną materią, która powstała we Wszechświecie, nie była ta materia, którą teraz obserwujemy. To były właśnie kwarki. Kwarki i nośniki oddziaływań silnych, zwane gluonami, oraz elektrony, które zaliczamy do klasy leptonów. Plazma kwarkowo-gluonowa to była ta pierwotna materia, której składnikami były właśnie kwarki. I własności tej materii, jak z niej powstały te cząstki, które teraz tworzą nasz Wszechświat, a więc głównie protony i neutrony, to jest przedmiotem badań, które są realizowane z pomocą zderzacza LHC. Jest mi bardzo miło powiedzieć, że są przedmiotem badań tego eksperymentu ALICE, który realizowany jest przy LHC, w którym bierze udział nasza grupa z Politechniki Warszawskiej. Możemy zbliżyć się do tej prędkości, ale jednoznacznie takiej prędkości nigdy nie uzyskamy. Jest to wynikiem tego, że protony posiadają masę. A jak wiemy dobrze z tej słynnej zależności Einsteina E równa się mc kwadrat, energia zależy od masy. Jeżeli my protonom nadajemy coraz to większą energię, chcąc je przyspieszyć do coraz to wyższych prędkości, to równocześnie także zwiększamy masę tych protonów. Bo masa cząstek
fizyce relatywistycznej, zgodnie właśnie ze szczególną teorią względności Einsteina, zależy od prędkości. Wobec tego, jeżeli my przyspieszamy cząstki, to początkowo ich energia wzrasta w związku z tym, że prędkość się zwiększa, ale kiedy zbliżamy się do prędkości światła, to prędkość już się minimalnie zwiększa tylko, natomiast zwiększa się masa. I wzrost energii cząstek w Wielkim Zderzaczu Hadronów uzyskujemy dzięki temu, że zwiększamy masy tych cząstek. Owszem, zwiększa się również prędkość, ale ta prędkość będzie się zbliżać do prędkości światła, nigdy jej nie osiągając. Większa energia będzie osiągana poprzez wzrost masy cząstek. Prędkości, które uzyskujemy już w Wielkim Zderzaczu Hadronów, są bardzo bliskie prędkości światła. O milionowe części różnią się prędkości od prędkości światła. Ale mamy pełną świadomość, że choćbyśmy jeszcze bardziej przyspieszali cząstki, to prędkości światła dla cząstek obdarzonych masą nigdy nie osiągniemy. Dobre pytanie, bo odpowiedź na niego zależy od tego, kiedy to pytanie byłoby zadane. Ja odpowiem oczywiście na pytanie zadane mi przed chwilą, ale powiem, że jeżeli takie pytanie zadałby mi ktoś kilkadziesiąt lat temu, to odpowiedź byłaby zupełnie inna. Wtedy ja bym powiedział, że mamy ogromną tablicę cząstek elementarnych składającą się z kilkuset cząstek i ta liczba tych cząstek ciągle rośnie. Natomiast dzisiaj powiem, cząstek elementarnych mamy 12. Przy czym cały świat, na dobrą sprawę, zbudowany jest z trzech cząstek. Tymi cząstkami są kwarki dolny i górny oraz elektron. Dla kompletności mamy jeszcze inne rodzaje kwarków, mamy inne rodzaje leptonów, ale lista cząstek elementarnych jest naprawdę bardzo niewielka. Mamy jeszcze oczywiście antycząstki, które odpowiadają tym cząstkom elementarnych. Także ta liczba cząstek może nieco wzrosnąć, ale aktualnie cząstkami elementarnymi z punktu widzenia tego, że to są cząstki, które nie posiadają struktury wewnętrznej, to jest elektron i kwarki. Natomiast protony i neutrony posiadają strukturę wewnętrzną, bowiem po prostu składają się z trójek kwarków. Cząstki, które posiadają masę, posiadają ją, cząstki elementarne, posiadają ją dzięki oddziaływaniu z polem Higgsa. Przy czym musimy pamiętać, że pole Higgsa nadaje cząstkom elementarnym ich własną masę i w przypadku kwarków jest to tak zwana masa cząstek gołych, a te cząstki, które są składnikami protonów i neutronów, z których protony i neutrony się składają. Proton składa się z dwóch kwarków dolnych, z jednego górnych, z jednego dolnego, a neutron z dwóch kwarków dolnych, jednego górnego. To te masy cząstek, to są tak zwane masy kwarków. Te masy kwarków są masami kwarków konstytuentnych i które to masy są dużo większe od masy cząstek, od masy kwarków tych, które zostały im nadane w wyniku oddziaływania z bozonem Higgsa. Te masy większe są rezultatem oddziaływań silnych w sytuacji, kiedy z kwarków tworzone są nukleony. W przyrodzie wyróżniamy cztery rodzaje oddziaływań. Są to oddziaływania grawitacyjne, elektromagnetyczne, silne i słabe. Przy czym pytanie o to, czy to są oddziaływania, które się różnią, czy to są oddziaływania, które można wyróżnić jako oddzielny typ oddziaływania, zależy od bardzo wielu czynników. To, nad czym w tej chwili pracują fizycy, to jest połączenie wszystkich oddziaływań w jedno. I wówczas takie oddziaływania, które byłyby opisane przy pomocy jednego formalizmu, byłyby sukcesem fizyki teoretycznej, byłyby sukcesem, bowiem wówczas moglibyśmy opisać oddziaływania od początku Wszechświata do dzisiaj. Zakładamy i wydaje się, że tak to właśnie było, że w początkach Wszechświata wszystkie oddziaływania miały te same własności i było jedno oddziaływanie. Następnie wyróżniały się w trakcie ewolucji Wszechświata, wyróżniały się różne typy oddziaływań i w tej chwili rzeczywiście możemy rozróżnić oddziaływania te cztery, o których powiedziałem. Przy czym na szczęście już się udało połączyć oddziaływania słabe i oddziaływania elektromagnetyczne w jedną teorię oddziaływań elektrosłabych. Do tej teorii dołączono jeszcze oddziaływania silne w postaci teorii zwanej chromodynamiką kwantową, ale nie można powiedzieć, żeby to była już spójna kompletnie teoria z teorią oddziaływań elektrosłabych. Model standardowy, aktualna teoria cząstek elementarnych, rozpatruje te trzy rodzaje oddziaływań, nie włączając oddziaływań grawitacyjnych. Pracują fizycy nad stworzeniem tak zwanej teorii wielkiej unifikacji, włączającej w postaci jednego formalizmu te trzy oddziaływania elektromagnetyczne, silne i słabe. Natomiast celem jest
uzyskanie teorii, którą nazwalibyśmy teorią wszystkiego, gdzie w postaci jednolitego formalizmu opisalibyśmy wszystkie cztery oddziaływania. To, że cząstki oddziaływują między sobą w opisie teoretycznym, najłatwiej realizuje się poprzez wprowadzenie pojęcia nośnika oddziaływania. Wyobrazić to sobie można, tak w języku potocznym, w ten sposób, że jeżeli dwie osoby chcą między sobą oddziaływać, w szczególności oddziaływać na odległość, to jest to możliwe na przykład tak, że ktoś rzuci jakiś ciężki przedmiot, zje od jedna osoba kół w kierunku drugiej, ta druga to złapie i oczywiście siłą bezładności będzie odepchnięta. Gdyby ten nośnik miał, przez który przekazujemy na oddziaływanie, miał inny charakter, na przykład przyciągający, no to wtedy byłoby przyciąganie, no i ten nośnik by pośredniczył w wymianie oddziaływania pomiędzy dwoma obiektami. Różne rodzaje oddziaływań mają różne nośniki. I tak dla oddziaływania grawitacyjnego przypisujemy nośnik, który nazywamy grawitonem. Tu trzeba zrobić uwagę, że grawiton jest cząstką hipotetyczną, bo nie został odkryty. Ale jeżeli taki nośnik byśmy umieli opisać, a co więcej, jeżeli umielibyśmy go odkryć, to byłby to właśnie ten grawiton. Nośnikami oddziaływań elektromagnetycznych są fotony. Nośnikami oddziaływań silnych są gluony, a nośnikami oddziaływań słabych są tak zwane bozony pośredniczące o nazwie W i Z. W ten sposób realizują się oddziaływania różnego typu, bowiem różnego typu nośniki mają też różne własności. Mamy 8 rodzajów gluonów, bowiem kwarki występują w kilku odmianach, które nazywamy kolorami. W przypadku fotonów nośniki same między sobą nie oddziaływują. Gluony oddziaływać mogą. W przypadku oddziaływań słabych bozony pośredniczące mają bardzo duże masy, co się wiąże z tym, że zasięg tych oddziaływań jest bardzo mały. W przypadku oddziaływań elektromagnetycznych masy fotonów są zerowe, jak wiemy, a zasięg oddziaływania jest nieskończony. Te wszystkie charakterystyki oddziaływań są bardzo różne i można dodać jeszcze to, że w obszarach dużych rozmiarów, w obszarach makroskopowych, zasadniczą rolę odgrywają dwa oddziaływania. Oddziaływanie grawitacyjne i oddziaływanie elektromagnetyczne. Ale w obszarach bardzo małych zasadniczą rolę odgrywają oddziaływania silne i oddziaływania słabe. Oddziaływania elektromagnetyczne też odgrywają oczywiście bardzo ważną rolę, natomiast grawitacja w obszarze bardzo małych rozmiarów może być bardzo często spokojnie pominięta. Oczywiście to zależy również od tego, jaka masa jest zgromadzona w danym obszarze. Na przykład w przypadku gwiazd neutronowych czy w przypadku czarnych dziur oddziaływania grawitacyjne odgrywają bardzo, bardzo dużą rolę.